Thank you.
skupia się tylko i wyłącznie na biegu, na swoim zespole. Wiem, że są ogromne emocje, ogromna adrenalina. Czerwoną kartką drugą żółtą i czerwoną wciągnęła zawodnicę Maria Wiszewicza. Żółtą kartką powinien się rozmawiać i nie ma ze sobą wszystkie małe ręce.
A w jego miejsce wchodzi do gry grający z numerem 8 Prince Wiokaci. Let's go.
Thank you.
zmiana w drużynie gościowej, środowisko Sebastian Szałanowski. A w jego miejsce będzie wchodzić Maciej Rudowski. Thank you.
Yeah.
I kolejna zmiana w zespole Wilczewa, opuszcza boisko Matkowski, w jego miejsce Gendracija. Thank you.
ostatni w derbowym spotkaniu Widzew przegrywa na własnym stadionie z UKS-em 0-1. A ja, drodzy Państwo, bardzo proszę za walkę, za ambicje w tym meczu. Podziękujmy czerwono-biało-czerwonym, bo na pewno ambicji i charakteru im się nie brakowało. Bardzo proszę, pozostańmy na trybunach, podziękujmy im za to spotkanie. Choć przegrane, niestety, ale warto podziękować zespołowi za walkę, zwłaszcza wtedy, kiedy musieli grać w osłabieniu. Ja tylko przypomnę, że w 11. kolejce teamowej Ekstraklasy Łodzian czeka spotkanie wyjazdowe w Warszawie z Legią. I tam wsparcie kibiców będzie równie ważne jak dzisiaj. Bardzo proszę, piłkarze na pewno wam podziękują za doping, za atmosferę na tym meczu. Twardej walki na pewno tutaj nie brakowało i za to widzę, jaką myślę, że warto podziękować.